chłopy, uciekajcie teraz, bo jest pogoda. Servus! Wadę sobie prognoza pogody. Nareszcie my się sićka doczekali. Nareszcie przyszły ciepła. Jest dziś tolu ciepło. Minus 25 w Leszczynach, minus 30 w Donajcu. W Glecarowie jest minus 24 stopnie ciepła. Jak dziś rano wstał, to ksał otworzył okno na oścież. Tak mi pasi koniki te świerszce, wiecie, wtorek. Tak mi ćwierka ćwier. Nareszcie się poczuł. Nareszcie się poczuł fajnie, no. Tak wiosennie, wiecie o co chodzi. I no dziwne jest z tego ciepła sićku tu, że jadąc dzisiaj rano do roboty, pierwsze mi nie chciało zapolić autu, a potek spostrzeg hokeistów z miasta, którzy trenowali na zamarzniętym potoku w Donajcu. Nie wiem czemu. Niestety w przyszłym tygodniu idzie ochłodzenie, będzie tak minus 5, 0, śnieg będzie topniał, tak będzie nieprzyjemnie, no. Mam jeszcze prośbę do ceperskiej części naszej widowni, co by jak idą do Morskiego Łoka teraz w zimie, to niech se na miły Bóg ubierą krótkie płetki, co by ich po te top nie musiał ściągać, wiecie co, przegrzotek, bo na mój duszu mi się widzi, że już lepiej jest umrzeć zamarznięcia z zimna, z wychłodzenia, niż się uważyć ziwcem. I jeszcze jedno na koniec. Ktoś od tego ciepła dostał chyba udaru słonecznego i zesrał mi się tu na tą mapę. I mam do niego z cyrą prośbę, co by mi to posprzątał. Wszystkiego dobrego, Władysław Białej. Trzymajcie się, na razie.